Witam kochani bardzo serdecznie, Sunlight Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla wszystkich raków. Zapraszam na horoskop na listopad. Karty tarota, karty anielskie na koniec. Decydujące wydarzenia, finanse, praca, przyjaciele, uczucia, rodzina, zdrowie i na co zwrócić uwagę. Także zaczynamy kochani. Jakie będą decydujące wydarzenia w miesiącu listopadzie dla raka? Wydarzenia dla raka decydujące. Tutaj musicie się, moi drodzy, uwolnić od pewnego rodzaju schematów, ale też pokonać jakąś blokadę albo nawet i blokady. Czas się uwolnić, będzie to dynamiczny miesiąc, jeśli będziecie działać mądrze, gdzieś będziecie wyruszać, moi drodzy. Tutaj jest pokonywanie powoli przeszkód przez raka, także na pewno niektórzy wyruszają gdzieś, moi drodzy, dalej. Mogą być jakieś delegacje służbowe. Dobrze, zobaczmy, co w finansach. Co w finansach jest u raczka? Finansowo wyzwolenie. Tutaj finanse, tu szykuje się naprawdę dobry jakiś zarobek z jednej strony, ale wy na coś jeszcze czekacie, tak jak gdyby ja widzę, że na zielone światełko. Chęć podróży w finansach, możliwe, że to będzie jakaś właśnie podróż taka finansowa, służbowa, ale w przeczekaniu. Czekacie na jakieś zielone światło, na jakiś moment, aby wyskoczyć. Tutaj chcecie coś zmienić tak naprawdę w swoim życiu. No, ciekawe. Na pewno te finanse są, moi drodzy, nie stoją w miejscu, tylko są już w ruchu. No, zobaczmy dalej. Tu oczywiście jest wielka szansa na poprawę. Ale też jest od tarota taka rada, nie śpieszcie się, bo wy w zasadzie czekacie na to zielone światło w finansach. Dobrze, zobaczmy pracę. Podejrzyjmy pracę. Pracy bardzo dobra atmosfera. W pracy macie osoby, szczególnie mężczyzna, mogą być też osoby trzecie, które będą Wam pomagać. Tu mogą być w pracy premie, nagrody, bonusy, bardzo dużo pracy, różnego rodzaju współprace, które będą Was cieszyć. Ale te współprace możliwe, że powracają, bo już były kiedyś, także to nie jest świeża sprawa. Tu, moi kochani, na pewno w pracy dacie sobie radę i dobre pieniądze. No fajnie tutaj wyszło. Co u przyjaciół? Co u przyjaciół, u znajomych w tym miesiącu? Na kogo możecie liczyć? Obawy, moi drodzy, co do przyjaciół, ale troszkę bezpodstawnie, dlatego że będziecie wybierać. Będziecie mieli dwie osoby, tak naprawdę i wybór. Przyjaźnie w tym miesiącu, czy znajomi, będą na pewno dla Was bardzo istotną częścią życia. Możecie gdzieś być zapraszani na jakieś uroczystości, nawet i kościelne, czy takie domowe. Tu oczywiście jest wielka ochrona dla Was. Jeśli macie jakieś wybory wśród przyjaciół, wśród bliskich Wam osób, to na pewno będziecie wybierać emocjami. Będziecie kierować się sercem. Także odrzućcie jakieś, jesteście zmęczeni pewnymi sytuacjami z przeszłości, być może nie były one łatwe, być może było wiele niejasności, sporów i tak dalej, to jest nieważne w tej chwili. Wy nadal będziecie chcieli być częścią
waszych znajomości, tak? Być wspólnie, być razem. Będziecie wybierać na pewno przyjaciół. Sercem, sercem, moi drodzy. A w uczuciach, w emocjach co? Zobaczmy. Podpatrzmy w uczuciach. No jest zmiana i to dobra w uczuciach z jednej strony, ale w uczuciach, dlaczego mówię z jednej strony? Dlatego, że być może kiedyś w przeszłości zostaliście bardzo mocno zranieni i tutaj może to powracać. Też w uczuciach, moi drodzy, jest trochę takiej oszukanej radości, ja bym powiedziała. Uważajcie na osoby, które mogą powrócić, jakiś eks, były partner, coś w tym rodzaju, kto może chcieć was wykorzystać i znów porzucić. Także oszustwo szykuje się w uczuciach, w emocjach. Ktoś, kto powraca, ktoś, kto skrzywdził kiedyś. Wy sami też może będziecie chcieli się oszukiwać, że jest dobrze, tak? Ale tutaj też jest duża szansa. Pierwsza opcja to była powrót kogoś z przyszłości, kto na chwilę daje radość, a potem znowu krzywdzi. Także uważamy w uczuciach. W rodzinie zobaczmy, co się zadzieje w domku, w rodzinie. Zobaczmy, co tutaj dla raka. Rodzina. W rodzinie zranienia, powrót do tego, co było, ale powiem szczerze, że jest szansa na to, że to, co już najgorsze miało się wydarzyć, zranienia, smutki, kłótnie, to już było. Teraz jest szansa na poprawę, moi drodzy, na pogodzenie się, na pomoc od rodziny. Także myślę i mam taką nadzieję z głębi serca, że te osoby, które słuchają tego horoskopu, odrodzą się w tym miesiącu w swoich domach, w swoich rodzinach. Dlaczego? Dlatego, że trudny etap mija. To, co musieliście przeżyć złego razem, czy wspomnienia, czy też teraźniejszość, to już musi minąć. Jest karta dziesiątki monet, która mówi o zjednoczonej, szczęśliwej rodzinie. Także, moi drodzy, tutaj mogą być jakieś podziały majątkowe. Może się coś wyjaśnić. Oby nie było sporów o ten majątek wasz, o ten dom, o to mieszkanie, o to właśnie, co macie wspólnego. Oby tak nie było. Myślę, że najgorsze już etapy kłótni, smutków, rozdrapania, ran jest już za wami. I tego się trzymajmy, kochani, w rodzinie. Co w zdrowiu dla was, kochane raczki, zdrowotnie? Na co tu patrzymy? Układ pokarmowy, na pewno jelita, żołądek, trzustka, wątroba. Ogólne problemy z utrzymaniem ciepłoty ciała w organizmie, drobne problemy z odpornością właśnie, podwyższona temperatura, jakieś drobne stłuczenia, ale też tutaj, moi drodzy, uważamy na różnego rodzaju alergie, pieczenie, swędzenie oczu. Tu oczywiście trzeba oczyścić organizm. Jesteście chronieni na pewno. Macie bardzo dużą ochronę z góry, ale trzeba oczyszczenia też organizmu, bo tutaj jest słaba odporność, układ pokarmowy słabiutki, alergie, które dopadają. Także zatrucia różnego rodzaju pokarmowe. Mogą to być zatrucia właśnie poprzez złe odżywianie, może trzeba zmienić dietę. No coś w tym rodzaju, tutaj może też są toksyny nagromadzone. Możliwe, że czas pomyśleć o zdrowym żywieniu. Bo to żywienie wpływa na waszą odporność tutaj. No i na co zwracamy uwagę, kochani? Tak, tutaj doszliśmy do końca tarota. Na co zwracać uwagę?
na problemy ze snem, na obawy ze względu na rodzinę, tak? Bo tu są obawy ze względu rodzinnych. Zwracajcie uwagę na swoje zdrowie również, aby sen był, aby prawidłowy, aby był wywietrzony pokój, w którym śpicie, pomieszczenie, aby był porządek wokół was, abyście ten układ swój nerwowy troszkę oczyścili, bo jest dużo lęków, strachów koło was. Dbajcie o siebie, ale też i tutaj pomyślcie o pracy, bo na pracę trzeba zwrócić uwagę i na rozwój zawodowy i finansowy. No dobrze, kochani, i karty anielskie na sam koniec, co powiedzą, co wyjaśnią. Anioły światła, uwolnienie. No właśnie. Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie twoje serce. Jednak jeśli twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego, jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony, to ta więź niczym łańcuch przykuwa cię do niższych wibracji, trzymając na uwięzi. Poproś anioły, by pomogły ci przeciąć więzy zbyt mocno łączące cię z ludźmi, rzeczami lub emocjami. Uwalniając się od wszelkich więzi, uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę i staniesz się autentyczny. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. Afirmacja: uwalniam wszystkich i wszystko, moja dusza jest wolna. Także jak twoja dusza jest wolna, drogi raku, w tym miesiącu, to i ty jesteś wolny. Także bardzo gorąco życzę wam takiego uwolnienia w tym miesiącu od wszystkiego, co złe. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę wspaniałego miesiąca listopada.